Myślałem, że tam jest ten medalion, ale przypomniałem sobie, że już je odstrzeliłem wszystkie. Kasa jest moja. Chodź tu, Pindo, nie zapomniałem o tobie. Teraz trzeba poczekać, aż raczy swoje kurde 4 litery tutaj przywłaszczyć. Przy okazji pobawię się kamerą, bo mogę. Idziesz czy kurde nie? Chwytaj. Dobra. Teraz to co musimy zrobić? Trzeba ogarnąć ten teren. Bo Ashley nie jest zbyt dobrym saperem. Znając życie się wpierdzieli w któreś z tych sideł. Na barana! Skurwysynu! Z tym Ashley masz się mnie się słuchać. Mój prywatny agencie. Wow, dobra robota. Chcesz złotą gwiazdkę? Może da ci nieśmiertelność. Nie będę musiał pilnować twojej dupy. O nie! O, fuck my life. To miejsce jest okropne. Będzie wielka strzelanina. Welcome. Będzie chujowo. Ale hej. Przetrwaliśmy wszystko do tej pory, to też przetrwamy. Chyba, że padnę z 50 razy. Tuning nie, kup. Kup teraz! Leon, I have some bad news. Oczywiście. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine. Ciekaw jestem kto. Na pewno jakiś siusiak, bo ile ich tutaj jest. I want you to head towards the extraction point. Got it. Let's go. Nic innego nie mamy do roboty. Poza oglądaniem tych źle skompresowanych cutscenek. Zamknij kurde ryj, ile to ja już razy to słyszałem w moim życiu. A jesta! Un forestero! Pizdero kurde jesteś sam. Zamknij się Luis, nie boję się ciebie, wiem, że to ty. Widzisz, Ashley tak się rzuca kłodami, nie tak jak ty. On ma sprawę. To jest kłoda czy rura? Wyposażenie pi. And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, your highness. Excuse me, princess. Might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she? Well, you know. Don't worry, she's cool. Może chodziło mu o to, czy jest pełnoletnia, czy nie? To tam wie, kurde. Wow, Ashley, ale jesteś spostrzegawcza. W życiu bym nie zobaczył tego tłumu, który chce nas zabić. Luis dobrze to powiedział. Czas na rozpierduchę. Tylko no. Najpierw trzeba zrobić oczywiście. Luis, złaź debilu! Ja pierdzielę. Dziękuję. Red Herb. Może najpierw powinienem, kurde, ogarnąć ten. Zabezpieczenia. Powinienem to zrobić najpierw. Później pozbierać wszelkie gówno. Tak więc no. To będzie do dupy. Przy okazji nie strzelajcie tutaj w Luisa, bo po 7 strzałach on zastrzeli nas. Głupia śmierć. Tu ukryła się Ashley. Szkoda, że nie w szufladzie by pasowało bardziej. Ale hej, dużo herbali mamy, myślę, że radę damy. Oczywiście pani Shera wezmę, bo on przekłuwa. O. Właśnie się chciałem pomyśleć, czy oni w siusiaki mogą się zmieniać tutaj. Wygląda na to, że mogą, bo słyszałem. Synchron! Ahaha!
Nie wiem czemu zaśmiałem się trochę jak Mandark. Ha! Kurde, spieprzaj! Zakaz siusiaków! Zakaz siusiaków w tym domu dla porządnych ludzi. Mam nadzieję, że Luis nie padnie. W życiu by mi to... Nawet nie wiem, czy on może paść. Z tego momentu, o którym wam powiedziałem. O fuck! Lepiej ogarnąć to w ten sposób, bo zaraz się debil rozszaleje. Będzie pokazywać, ha, patrz jakiego mam długiego, a ty nie. Zazdrościsz mi. Kaliesta Forestero. Chuj i debilero. O, moment. Ja tutaj kurde amunicji nie zbieram ani niczego. A dobra, nie ma nic. Do widzenia. Use this. Dziękuję, Luis. Jesteś spoko. Koko, euro spoko. Piłka leci hen wysoko. O cholera! Myślałem, że założyłem pistolet. Cholera. Yeah, I'm fine, bitch. Aha, teraz nie jestem fine! Wypierniczaj. Punisher, ratuj mnie. Wynocha! Osłaniaj mnie, Luis. O, dobra robota. Good job. Właśnie temu lubię pani Shera. O, dziękuję. Dobrze wiesz, co ja mam teraz. O, fuck me. Chyba dostanę trochę wpiernicz tutaj, ale przynajmniej zrobię tak. To będzie boleć. Fuck. Czy mi się zdaje, czy mnie podpalił? A nie, to tylko tekstura pochodni. Nie jest źle, nie jest źle. Mogło być gorzej. Ha! Luis, osłaniaj mnie! Kurde, siusiaki wszędzie! Zboczeńcy! Wynocha! Biedny Luis, sorry, tankuj dla mnie te ciosy, błagam. To jest w ogóle czasowe, czy muszę ich ubić ileś tam? Jest, jestem okej. O, to ja go ubiłem, nie ty, Luis. A! Wypierdalaj! Przestań mi tu siuś... Kurde! Sami zboczeńcy w tej zasranej wiosce są. Won! Ha! Tak, co ty nie powiesz, Luis? No, I'm not! Skup się na rozpierdalaniu. Ja będę im drabiny wywalał. Chyba, że... Flash! Fist! Nie strzeliłem w ciebie, debilu! Thanks, Luis. O!
Dobra, ty się nimi zajmuj, a ja będę zbierał ammo. Udało się! Oh my fucking god! Środkowy palec dla was! Tak, by the way, chcecie zobaczyć fajny glitch z tym? Z Luisem? Zobaczcie, kurde, na gcp.pl, jak nam poszło. Zapomniałem o czymś, idźcie! Tajemniczy człowieku, ty. O kurde. Dużo, że mi ich rozpierdzielił. 57. Mówiłem, że Leon to jednoosobowa armia. Nie chcieliście mi wierzyć. Okej, wiem, że on coś mi tam rzucił. Niech to. Dobra, więc co teraz musimy zrobić? Skoczyć przez okno. Wiem, że parę tutaj jest fantów do znalezienia. Zajmijmy się tym. Na przykład to. I to. O kurde, chyba wiem, co teraz będzie. Napalone pizdy. A ja granatów nie mam. Ja pierniczę, co ja zrobię teraz? Chociaż... Zobaczymy, co tam ten handlarz ma. Przydałby się chociaż nam jakiś flash czy coś. Dwie drogi. Przed chwilą zostałem poinformowany przez pana Schmendlera, że nasi ludzie zestrzelili amerykański helikopter wojskowy. Mają takie długie. To znaczy, że w najbliższym czasie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Dopóki rząd Stanów Zjednoczonych nie odkryje, kto jest zdrajcą, nie podejmie zakrojonych na szeroką skalę oficjalnych działań. Musimy wykorzystać ten czas na zyskanie przewagi i odzyskanie dziewczyny. Nasza amerykańska para może opuścić to miejsce, korzystając jedynie z dwóch dróg. I to tam ich powstrzymamy. Użyjemy do tego celu naszych wszystkich sił. Umieścimy ogromną ilość gnenados na jednej z dróg, aby mieć pewność, że nie zdołają się przekraść. Na drugiej drodze sprawą zajmie się El Gigante Debil, którąkolwiek z dróg wybierze agent nie przedostanie się żywy, a w każdym razie nie z dziewczyną. Tak. Może mają w tym trochę racji. Chociaż nie. Myślę, że nie będzie źle. Damy radę, kurde, damy radę. Welcome. Welcome. Sprzedam jakieś gówno. Do widzenia, do widzenia. Thank you. Gdzie te cholerstwo zdobywamy? Czyżbym minął to? Nie, nie minąłem, dobra. Wszystko jest pod kontrolą. Co ty nowego nam tam masz? Punisher. Ale już go mam. A. Come back anytime. Nie jest źle, jeżeli chodzi o ammo. Możemy iść. Dwie drogi, więc tak. Na jednej z nich jest napalony troll, chyba na prawej. Na lewo są dwie napalone pizdy z piłą łańcuchową. Oraz ten, dużo przeciwników. W którą stronę pójść? Zawsze idę w lewo. Tamtej drugiej drogi nie znam zbytnio. Okej, ale no, możemy ją w śmietniku schować chyba tutaj, więc nie jest tak źle. Moment. Mapę, zerknę na mapę. To tutaj wydaje mi się, że tak. Tu będzie walka z bossem. Myślę, że na niej zakończymy tą sesję R4. Czy to może tu będzie? Fuck this shit, idziemy. Tak czy siak, no jeszcze trochę nam zostało. Zamknij ryj. Ukryj się, debilko, nie stój jak ten debil. No kurde, musiałaś mi... Wynocha. Między oczy.
Szybko, zanim kasa mi ucieknie. Szybko, zanim oni mnie walną. Szybko. Wszystko musi być zrobione na szybko. Kuchnij we mnie. Ha, nigdy się nie nauczę. O kurde. Mogę otworzyć. Stojąc tyłem. Leon to lifehacker. Ale nie, jak spróbuję otworzyć, to pewnie powie: nie mogę zapomnieć o Ashley! Czy coś w tym stylu. No bo tak, prezydent chyba... O, shit, to było niezłe. No bo tak, prezydent trochę nam zaniża płacę, jak dostarczymy ją w kawałkach. Żryj piach! I było to. Chodź, suko. Tutaj będzie też śmietnik. W sumie może powinienem był jej tutaj dawać. Au, 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 wiem, że cię boli. Hide! Jak ona też jest w animacji krycia się, to też nic raczej się jej nie stanie. Szkolna wymówka, paluszek i główka. Cholera, w siusiaka mnie trafił! Co oni wszyscy mają z tymi chujami? Oczywiście, że Leon, co ja kurde surową rybę dla Ashley dam? Jeszcze padnie! Wszyscy wiemy. Od zjedzenia ryby padnie. Nie. Kurde, Leon, debilu. Jak się cofasz, to się cofaj tak, że nie wpadasz w tekstury. Chodź tu. O, to było super. Ha, i co? W sumie chyba zwykły pistolet ma bardzo duże szanse na to, że jak strzelisz komuś w łeb, to od razu odpada. Pewnie upgrade ten ostateczny mu to jeszcze zwiększa tą szansę. A, dobra. Wynocha! Nie lubię cię! Nie zbliżaj się do mnie! Fuj! W życiu bym tego nie dotknął nawet z rękawiczkami. W ogóle bym tego nie dotknął. Giń, bo tam kurde mi ammo przepadnie. No, dziękuję. No. Copyright or right. Zielona marycha, ich nigdy za wiele. Tako. Proszę o jakiś granat. Bitch, please. Jakie naboje do strzelby? Nie mam strzelby. O, chwila, tam jeszcze beczka była. Zgaduję, że pusta. A nie. Hem, hem, hem. Teraz chyba ty mi się przydasz. Chociaż z drugiej strony kto wie. Zeskocz, zeskocz. Widzicie, o tym mówiłem. Oto pierwsza napalona jadzia. Druga napalona jadzia. Spinaj się, kurwa! Ha! Płoń w piekielnym ogniu. A! Niech to. Zjebałem, zjebałem, zjebałem. Wypierdalaj. I obydwie za mną lecą! Zamknij gębę! Mówię, że nie gadam po rusku! Nie, nie zeskakuj! Debilu!
Chciałem przewrócić drabinę, ja pierdolę. O! No cóż. Kolejny dead. Zamknij ryj! Mam was już dość. Piekaliesty. Kanalie chyba. Ty może sieć w tym śmietniku, raczej chyba nic ci się nie stanie. Jaki pistolet mam? Dobra, zwykły. Jezu! Zabieraj mi to gówno sprzed nosa. Patrz, co robi twoja żona. Ma większego od ciebie. Nawet, kurde, nie wiem, czy jesteście spokrewnieni. Co ja, kurde, gadam? Żona nie jest spokrewniona. Tu śmierdziel jest, o ile dobrze pamiętam. Czyli... Nie rozpierdzieliłem. Może niepotrzebnie te beczki rozwaliłem, bo mogłem je tam, te dwie napalone, tam jakoś zwabić, tym strzelić i spierdzielić, jak tu. O Jezu Chryste, won! Daj, madafaka, daj, madafaka, daj. Jest. Teraz mam mniej ammo. Ale nie, bo przecież jeszcze nazbierać trzeba. Wierzcie mi, jestem pro playerem. Przekuję ich obojga. Niech to. Spieprzaj! Też. A nie, przecież nie, to nie spani szef, nie mogę ich przekuć. Będzie ciężko. Czy tutaj nie ma żadnych wybuchających? Cholera jasna. Chuchnij. Jeś chuchnąć! Nie, stój. O! A teraz max skupienie. Okej. Dobra. Jeszcze trzeba raz ogarnąć te ammo i co nie tylko. Zielona! Ta, ona się nie ruszyła, ani zawsze można polegać. Co ty, kurde, odpierdzielasz tam? O, debilka. Pewnie mnie zatłucze. Chociaż jeden granat, kurde, flash zapalający cokolwiek. Nie. Haha! Tyle drogi przebyła, a ja ją tylko jednym strzałem ubiłem. Dobra. Już chciała mnie, kurde, zaatakować. Nie ze mną te numery. Paszli won. Muszę uważać, żeby one mnie tam nie zaskoczyły. Idą!
idą, idą! Zjebałem. Po raz kolejny. Help me! Nie, nie! Szalona babciu! Teraz szybko! Kurwa! Walić to! Robię pauzę, moment. Zatrzymaj nagrywanie. No i wróciłem! Oh my god, zobaczcie co znalazłem! Ale nie wiem czy jeden granat mi pomoże. Chodźcie, bitches, jestem na was gotów! I trzech razy... Kurwa! Debilu jeden! Jak mówię ci, wspinaj się! To się wspinaj. Nie chcemy mieć powtórki! Dobra, więc tak, mam pomysł. One będą dwie szły i przy okazji nie rozwaliłem tego wagoniku z tym gównem. Więc ten, jakby co to... O kurde, jestem zajebisty. Okej, idą. Bitches! Przynajmniej jedną rozwalić, to już by było chociaż coś. Co to? Amunicja do pistoletu, aha! No, teraz zeskakujesz, dobra jest. Doba. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Chwila. A nie! Dobra, nie jest źle, nie jest źle! Jedna leży! Jest! Pizdy! Ashley, chodź! Let's have victory sex! I'm coming! O mój Boże! Kto by przypuszczał, że kurde jeden granat i jeden wagonik tak zaważył na mojej egzystencji? I znowu... Leon. Zamknij ryj, bo cię ustrzelę! Lepiej mnie nie denerwuj. Jak tutaj padniesz, to ja nie wiem, co ci zrobię. Ale wiedz, że to nie będzie coś miłego. Pist. Gacia, bitch. Chyba tutaj też będą smrody. Tak więc no, uważać trzeba. Ta. Na dół, kurde, zeskocz! Ja pierdzielę, naprawdę chodzenie tym analogiem czasami to... niezbyt precyzyjne. O, dziękuję za granat. Nie chwytaj, kurde. Wspinaj się. Tutaj zwykle zostawiałem Ashley zawsze, no nie? Ale w którymś momencie... w jakimś dziwny sposób, kurde, ją znaleźli i musiałem za nią biegać przez pół mapy. Całe szczęście dobiegłem. O, czerwony klejnot. Jak mam ten, okazję, to... połącz. Jeszcze niebieski chyba nam trzeba. Ech, dobra, ryzykować. Ta zaryzykuje.
Stój tutaj i się nie ruszaj, kurde. Jak nie wiem, jak ci coś zrobię, to cię pieprznę zaraz. Ale nie, myślę, że damy radę. Zamknij ryj. Nie, przecież tu śmietnik jest. No tak, idealne miejsce dla niej. Kazi, słyszeliście, jak ona fajnie drzwi pieprznęła? Tylko po to, żeby do mnie przyjść. O, to było konieczne. Dobrze, że chociaż śmietników nie otwierają. Bum! Ona się pali do roboty. Za mną też lecą. Chyba. Nie. Nie wiem. Won, kurde! Niech będzie zwykła. Zamknij ryj. O nie. Dobra. O mój Jezu, widły, kurde, igły, widły, wypierdzielaj. Jeszcze tylko traktora brakuje. O, dziękuję. Tego mi było trzeba. Ale hej, im was więcej, tym więcej ammo dostanę. Teraz mi się przyda! Jak Chuck Norris. Trzech z pół obrotu. Czy tam dwóch on... To jest to lepsze od Chucka Norrisa w takim razie. O cholera! Ha! Te kocie uniki. Wynoś się! O nie! Oni mogą nas skombosować tutaj tymi pysiorami, więc lepiej zrobić tak. Okej. Okay. Sorry, że teraz za bardzo nie gadam, bo muszę się skupić. Mogę przecież pani Shera użyć, czemu go nie używam? Wiem, że taki dobry pistolet. Myślałem, że dobiegnę do niej i ją kopnę. No kurde, jeszcze ten napaleniec na mnie idzie, no. Mówię ci, nie lubię siusiaków, odczep się. Gwiezdne wojny, atak klonów. O, super. Dalej, nie będziecie nawet musieli zapłacić za zabieg obcinania siusiaków. Jej! Nie było takie trudne. Uff. No, z uzdrowieniami też nie jest źle. Wyłaź, kurde! Mam tu jeszcze coś do zrobienia? Chyba nie. Mogę najwyżej zrobić tak. A, jeszcze tam jedna. Żebym się obłowił. Ta cała kasa tylko moja. Za niedługo będziemy się lać. Kolejnym bossem. Tak czy owak, jak go pokonam, mam nadzieję, to zakończymy tą sesję. Mam nadzieję, że jesteście happy, że tak dużo nagrywam dla was. Najpierw idziemy do handlarza narkotyków.
W sumie pamiętam, że Toksik sam rozwalał tego Matoła. Poszło mu całkiem dobrze, jak na mysz i klawiaturę. Co się stało? Resident Evil 4 not responding? Kurwa! Gdzie ja zapisałem?